Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu. Ostatnio ustawiliśmy antenę satelitarną, żeby iść do P03 i nie pójdziemy do tego P03, ponieważ w Inscription pójdziemy do przodu, do czarodzieja. Tutaj jest jego wieża najwyraźniej. Facet, który tutaj żył, był naprawdę utrapieniem dużym, jakimś nudziarzem. Cóż, znasz go. Chciałeś go zastąpić. To może będzie to miało znaczenie. Gościu miał plan na każdą ewentualność, oprócz tej na wielką transcendencję. I mamy tutaj sklep. Właściwie Magnificus spodziewał się, że P03 będzie chciał tutaj przejąć władzę nad tym. I są itemy, ej, mogłem nadmiarowe obrażenia sobie zostawić. Jest śmietnik, tak? Żeby coś wywalić, dostać kasę. Ulepszenie za 10 robobuksów to bardziej niż tamten sklep się opłaca. I mamy jakąś pałkę. Być może to będzie kolejny itemek. Dlatego ja bardzo chętnie sobie to kupię. No i cała kasa poszła, została mi czwóreczka. 400, nie, 400. Nie wiedziałem, że to zrobi. Nie ma zwrotów. Ej, bez sensu! To jest wskazówka na zegarze. Tutaj mogliśmy Ouroborosa dzięki temu zdobyć. Ja już to zrobiłem dawno. I to przez przypadek, ale mi to zepsuło zabawę. Ej! Czemu nie mogli ustawić jakieś 4:25 i 6 sekund, tylko musieli równą godzinę, żeby ktoś przez przypadek to zrobił, jak ja na przykład. Bez sensu. A w ogóle też wam powiem, z ostatniego odcinka jeszcze jedną rzecz zrobiłem przez przypadek. Mianowicie, podobno ja tutaj odgadłem kod na to. Aha, zmienił się ten kod. Myślałem, że jak wziąłem sobie tablicę tych moksów i to zaniosłem, to mi odpaliło glutka i kwestie z nim, ale okazało się, że trzeba było jeszcze kod znać i ja wpisałem po prostu skrzydło, czaszkę, bo to najczęściej się pojawiało, pamiętam, w wieży czarodzieja i tutaj mięsień jeszcze kojarzyłem, a potem stwierdziłem, że to nie działa i przewróciłem dalej, jeszcze próbując inne rzeczy. Zostawiłem chyba w ten sposób. O! I to się zapaliło! Czajcie, to przez przypadek! Znalazłem ten kod, a podobno powinienem go oryginalnie wywnioskować z tego, że tutaj na zegarze jest skrzydło i gdzieś jeszcze indziej są odpowiedzi. Chyba gdzieś tutaj ktoś mi napisał. Pamiętam, nie wiem jak ja to zrobiłem. Naprawdę, tu jakiś szósty zmysł wszedł i sam się zaskoczyłem, jak ktoś mi powiedział w komentarzach, Kasper T25 bodajże, że ja odgadłem kod przez przypadek, no to po prostu się chichrałem do siebie. Tak samo chyba tutaj przy tym zdjęciu mieliśmy... Przy tym zdjęciu? I to jest przykre, że no nie wiem nawet jak ten kod zdobyć, ale go zrobiłem. Zrobię to, naprawdę zrobię. Dzięki za wsparcie. Doceni mnie, tak? Mogę ci pomóc. Może tu z tyłu trzeba zrobić fotę? O, jest pokój. Widać od leszego drzwi. Czaszka tu jest, bez kitu tu jest czaszka. To nie wiem, gdzie jeszcze łapki w dwie strony były do odgadnięcia. Dobra, już się nie będę tym zajmował. Podobno tej zagadki jeszcze nie zrobiłem i nie wiem, co mam zrobić w drukarce. Tak samo tutaj. Mogę coś wybrać? Jakąś kartę? Może to jest jak ten obraz i muszę sobie zrobić taką kartę, żeby to odblokować tutaj. To ja nie wiem, czy będę miał taką okazję. Nie mam w deku tej karty. Ja nie wiem, czy to nie był Energy Bot przypadkiem. No dobra, no to się może jeszcze zawrócimy. Tutaj odkryliśmy to. Czy coś tu jeszcze zostawiłem? Ostatnio karty tu zostawiłem. To weźmy sobie jeszcze kartę. Jednak weźmy, może ten robolek się trafi. Tam jeszcze możemy ześmietnikować kartę. I są fajne, bo są za z moksami od razu. Reaper to zrobiłem ostatnio. Ten daje moksy, jest tani. Wezmę sobie tego wesela. Może do czegoś się przyda. Nie wiem. Może żeby miejsca zaoszczędzić albo coś. A żeby mieć efekty tych rzeczy. Nie korzystałem z tego. Może zaśmiecenie deku, ale no trudno. Wchodzimy i no musimy iść walczyć. Bardzo też mi się spodobało spostrzeżenie jednego z widzów o tym, że u Leszego były karty związane z krwią i kośćmi, a tutaj są moksy od czarodzieja i oczywiście technologia, czyli też dwie mechaniki. Dobra, mamy shield bota i to takiego mocniejszego double gunnera też mam. Moksik by się przydał. Myślę, że bateryjkę jeszcze zrobić tam. Shield bota wytankujemy akurat. Trzymaj pyk, proste tankowanie. Lecimy dalej. Zawiódł mnie w ogóle bardzo ten itemek ze sklepu i z tą godziną, którą trzeba ustawić, żeby mieć Ourobota, bo liczę na to, że jakiś nowy itemek dostanę, ale może byłoby i za dużo nawet. Dobra, jak sytuacja się zmienia? Gem detonator, czyli jak to zginie, to gemy, czyli to, eksploduje. Chyba, że jak to zginie, to eksploduje. Chyba tak to działa, bo to są strzałeczki. Czyli mogę w następnej turze na przykład tego zabić i wtedy tu tarcza też zjedzie. To tylko muszę tankować. Biorę sobie to, tak. Emerald Vessel, czyli życie mi może zwiększyć na niektórych kartach. Mogę dalej blokować, chyba chcę. No bo mi na hita weźmie. A tutaj to się wilka będzie zamieniało. Mogę wytankować to. To niech będzie, masz tutaj wesela, do wesela się zagoi. Ja sobie zwiększam staty. Tu się zamienisz w bestię, w następnej turze powinieneś go walnąć. Jak dobrze myślę. A tu oberwę za jeden i to nic, okej. Dobra, jestem gotów. Ej nie, to ma bombę nad sobą, czyli to...
będzie wybuchać jednak. Bo ja właśnie cały czas mi się myli, co, gdzie wybucha. Ale to wygląda, jakby to wybuchało, więc może zmarnowałem. Zobaczymy, zobaczymy w praktyce. Ta sama zagadka była przy tych szufladach obok. To też jakoś tak się w tym gubiłem. Tu też jest Ruby Vessel, nie podoba mi się to. To mogę się wysprycić. Wezmę sobie kartę i zrobię taki myczek, że... A, jeszcze nie zabiję go. On mnie zabije. A to nieważne. Wezmę sobie tu, walnę tę kartę i wykruszę tego. Mimo wszystko to powinno zadziałać i chyba ominie tę obronę. Zobaczymy, czy ominie tę obronę. Jeszcze tego nie testowałem aż tak, więc będzie to coś nowego. A jeśli to jednak wybuchnie jakimś cudem, ale wydaje mi się, że te karty wybuchają, no to i tak damy ten efekt, więc skorzystamy na tym. No to pyk, dajemy i walimy w dzwon. Niech będzie. Okej, okay. A wybuchło, faktycznie na niego wybuchło. Ej, to było najgorsze użycie wilka w historii. Przez to, że to źle zrozumiałem, no. No do biznesu przejdźmy i pies jeszcze jakiś przyszedł. Oj, 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 to dajemy na shield bota. Tyś wykruszysz się, ominie to tarczę czy nie? Ominęło tarczę, dobrze, dobrze. I teraz możemy to wygrywać, on jeszcze się zamienia, swapper, damage z tym. Musimy go tankować z pewnością. To wezmę sobie Wesela, żeby się zagoiło trochę. I double gunnera i Wesela, ojeju, ja dwóch nie dam. A muszę to stankować, 14 damage'a oberwać, to słabo jest. Czy jak postawię szafirowego, to mi się odnowi energia i będę mógł postawić? Czy nie? Bo do maksa to pójdzie. Oberwę 2. No niestety, nie mogę go postawić. To w koło Macieju mogę tak stawić, to jest bez sensu kompletnie. Kurczę. To zobaczymy w następnej turze, co zrobimy. Szkoda, że tak jest z tą energią. Źle tu się dzieje. Niestety. Czy mam w ogóle tutaj ruch jakiś dobry? Mogę tego wysadzić. Tylko ten ma tarczę jeszcze. Skubaniec. Chyba będę musiał polegać na odnowieniu sobie energii. Tak bym to widział. Dobra, to wyciągamy lepszą kartę. Jak Bonaparte. O, jest ciekawie, mogę mu zdjąć całe HP. Tylko muszę mu dwa razy hita zadać. Więc musi najpierw iść na przykład double gunner. Muszę go tu postawić, tylko też jest krucho z tym, że niestety ten Ruby Vessel, jak to wybuchnie, jakimś cudem na przykład detonatora rozwalę, to będzie źle. Jeśli go rozwalę, nie powinno wysadzać. Nie ma tak tutaj napisane, jak przeanalizowałem sobie to wszystko. Czyli nie stracę double gunnera. Mam nadzieję, że nie stracę. Kładę go tutaj. Wiesz, mogę to jeszcze inaczej zrobić. Lepiej postawić double gunnera tutaj, wtedy on wysadzi to, a potem zestrzelić na przykład. Spróbujmy tak, double gunner tutaj, wysadzę sobie to, wysadzę mu tarczę. Muszę teraz odnowić energię. Pyk. I teraz dajemy sniper bota tutaj. W takich okolicznościach nie wykorzystamy tej umiejętności sniper bota, żeby całe HP zabrać. Niestety, nie będzie to satysfakcjonujące. Tylko z bomby rozwalimy i musimy tu postawić, bo wszędzie indziej on oberwie. No to dobrze. Pyk. Niech tak będzie. I walimy w dzwon. Mam nadzieję, że to przemyślałem. Uwaga. Mamy walić w tarczę. O, i wybuchło. Udało się. Teraz tamten wybucha. No i dobra, przeżył. Teraz już chyba dobrze to wszystko zrozumiałem. Na szczęście. Uuu! Trzy oberwałem, ale dorównałem ledwo co, nie? Tutaj jest za to nieciekawie, musimy to kończyć. W przeciwnym wypadku stracimy double gunnera, a tego byśmy nie chcieli chyba. A jeszcze walka z bossem nam została. To weźmy lepszą kartę. Gem Guardian, tylko nie ma gdzie umrzeć. I nie mam Gem Weseli, to nie, to jednak niedobrze. Mogę go wysadzić, tego też wtedy wysadzę. I zadam wtedy 6 plus 1, 7. To nie wygram tego w ten sposób. No przyznam, że dzisiaj trudno z tym myśleniem, albo poziom się tak zwiększył. Ocencie sami, mnie się wydaje, że jednak z myśleniem u mnie jest problem. Nie chcę tracić tej karty. Użyję sobie chyba Nano Armora, wiecie? Bo nie mam jak go ocalić. To tu, Gem Guardian, trzymaj. I daję armora. Drugie koło ratunkowe wykorzystane. A prędko nie odnowimy sobie, więc jest źle. Ale z drugiej strony bądźcie szczerzy. Czekaliście też na momenty, w których będę się wywalał albo jakieś błędy robił. Przyznajcie się. No dobra, gram. I teraz tak, muszę go zestrzelić. W ten sposób zabiję też tego. To zadaję 2 HP. I mam osłonę. Okej. Okay. Pomogło mi, ale niewiele zabrakło tych obrażeń, nie? Szkoda, że tak wyszło. No i biorę lepszą kartę, żeby zakończyć to z jak najlepszym wynikiem. Pamiętacie, jak mówiliśmy o syfiastych kartach w deku? To jest właśnie ona. Trafiła się i najgorsza jaka mogła praktycznie, bo jedna z nielicznych u mnie co nic nie biją. Ale słabo, nie robimy nadmiarowych obrażeń, przynajmniej nie aż tyle. Tutaj Guardianowi życie zwiększyłem. Uhu, ale super, świetne. Kończymy. Byle gdzie. Do widzenia. Nie podobała mi się ta walka, aczkolwiek dobrze było jakoś w praktyce wykorzystać te moksy i mam nadzieję, że poradzę sobie z dalszymi przeciwnikami, już tym razem bez kół ratunkowych, a przeciwnicy coraz trudniejsi.
Tak, czy chciałbym jeszcze sobie wydać kasę na ulepszenia? My na coś zbieraliśmy chyba, mam 10. Mogę wyrzucić też tę kartę, bo jest naprawdę syfiasta. Znaczy jest sytuacyjna, ale bardziej syfiasta. Dobra, wydam te robobuksy na ulepszenie. Za 10 to jeszcze tak tanio tutaj nie mam. U konkurencji to muszę wykorzystać. Zobaczmy najpierw, jakie są efekty. Ja bym chciał niezniszczalność na kościotrupa na przykład, żeby można było co chwilę go kłaść. Na snajperkę. Dobrze by to działało. Bateryjka i pies. Albo kogoś, kto dużo bije. Na Aurobossa mogę zrobić. Ej, podwójne obrażenie Auroboss. Za 10 by bił. Tak samo snajperka może wymierzać w dwie strony i brać na hita dwójkę. To pytanie, czy chcemy nadmiarowe obrażenia dzięki tej karcie, czy chcemy likwidować wszystko na hita. Chyba tego Aurobota dam. Tym bardziej, że mogę go co chwilę przyzywać. To zobaczmy w ten sposób. O, dobra, no 5-5, ja pierniczę. Ten efekt na Aurobocie. O, ale przynajmniej tutaj jest miejsce, w którym powinniśmy już mieć Aurobota, skoro godzina została pokazana. Idziemy wyżej. Te moksy też mogę umieścić. Kogo bym chciał zbustować, jeszcze muszę się zastanowić. A Sentry Drona, jak możemy tym wzmocnić? Koszt na pewno będzie słabo z tym. A 1-3. O, tak nawet. Chociaż nie, no z tą pasywą za dar się nie łączy. To może tego Griza jeszcze podboostujmy. Musimy go kiedyś wykorzystać, bo ja w ogóle nie mam okazji do tego. 6 HP bym miał, 1 punkt obrażeń, więc dosyć mało. Ale byłby tańszy chyba. Zobaczyłbym w ten sposób. Może to być ultra gówno, a może się przydać i wreszcie być bardziej użyteczną kartą, bo no, tak mówię, do tej pory nie używałem jakoś super. Tak to bardzo przypomina tego Kreta, tego Molmana, którego kiedyś mieliśmy. No i chciałem jeszcze zrobić jeszcze jedną rzecz taką, która mi wadziła. Mianowicie, żeby więcej ustawić moksów mocy. Żyć się za bardzo bym tak nie potrzebował. Koszty mogą być, ale ta moc mi bardziej tam siadała. Żeby więcej było jednak mocy, zdrowia nie aż tak dużo. I lecimy na kolejnego przeciwnika. Bez kół ratunkowych, przypominam. Może być grubo. Teraz możliwe, że tak trochę walczymy z uczniami czarodzieja. Tak normalnie powinno być. O, Mox, który bije. Znowu ten Wesel. Ja nie wiem, chyba go sobie wyrzucę, jak będę miał okazję. Wkurzający typek. Czy May? Dla ciebie, dla rodziny. Czy tankuj, panie? I idzie już bombiarz. Bombiarz i co jeszcze? A, mało bije, bardzo mało bije. Bombiarza zaraz wysadzimy. Czy chcemy jeszcze zwiększyć ilość mocy? W zasadzie to mogę ciągnąć jakiegoś Weselka. I będę miał darmowy chyba ruch, nie? Bo chciałbym snajperę postawić. Nie wiem, czy to tak działało. Czy zwiększymy sobie o jeden, będziemy mieli jeden darmowy? Zobaczmy. Okej, mamy. To mogę tutaj postawić sobie, ponieważ ten Wesel nie zadaje. Chyba, że wejdzie detonator, to będę miał problem. Aczkolwiek, no ten snajper bot wszystko anihiluje i tak właśnie sobie zagram, żeby wykorzystać maksymalnie tę energię. No, jeden punkt obrażeń. Zawsze coś. Idzie coś dobrego. Idzie coś dobrego. Jakiś gard... A, to jest ten, który daje tarczę Weselom. A tego nie postawię. Nawet jak tego postawię, to tego nie postawię. To zrobimy tak, że bierzemy Weselka, kładziemy go tutaj i zaraz sobie wysadzimy, co trzeba. Pyk. Czy wysadzamy teraz? Nie ma sensu. Chociaż czekajcie, czy jeden punkt obrażeń? Jedna taka rzecz, bo jeśli to wysadzę, a to będzie tutaj i odpali się ta pasywa, to czy może uchronić tego od eksplozji? Czy nie? Tą tarczą. To może dla pewności go zabije i tak wyjdzie na jedno praktycznie. Pyk. Żeby nie było tutaj wątpliwości. O właśnie, bo wszedłby i dostałby tarczę. No nie byłoby ciekawie. Bo ta tarcza jednak działa, jak on wchodzi na pole bitwy. I tu jeszcze jest jakiś Gem Bond 4 bije. Możemy mu zwiększyć jeszcze obrażenia, jeśli tutaj dobrego Wesela wyciągniemy. Jest dobry Wesel, okej. Okay. Tylko nie możemy go postawić równocześnie. On na hita zginie. To moi drodzy, robimy 4 za 4, czyli kładę go tutaj. Nic więcej nie postawię. I walę sobie w wybuchacza, on wybucha kolegę. Tutaj bije, jestem 4 na... Wygrałem to! Znowu nie obliczyłem tego. Okej, okay. I checkpoint zyskałem. Itemy naładowane. Ja nie wiem, naprawdę, czy ja jestem coraz gorszy w tę grę. Źle wszystko wyliczam, ale w ogóle dziwnie się tu wchodzi. No to jest wieża, więc teoretycznie te schody muszą jakoś być połączone. Takie życie, chodźmy dalej. I to już jest ten Uberbot czarodziejski. Czyli tutaj mamy finałową walkę. Już przeszliśmy. Nie ma bossa na ten level. To twoja robota. Ej, bo ja wybrałem zastąpienie tego czarodzieja i dlatego ja jestem nim? Czy to każdy tak ma? Nie ma bossa na ten level, to twoja robota. Namaluj mi twarz. Aha, mam mu twarz zrobić. Taki ryjek mu zróbmy śmieszny. Dobruś, dobruś. Jakie ma jeszcze ryjki? Takie zęby jakieś? Johnson taki trochę. Cwaniaczek. Albo taki horrorowy bardziej.
Mi się podoba ten Johnson, jest śmieszny. Co jeszcze można dać? Do P03 zbyt podobne to jest. Dobra, będzie pewnek, Johnson, masz, namalowałem ci twarz. Fajnie, urodziłem się, czuję, że mogę teraz oddychać. I bardzo fajne tło jest, białe, widać dokładnie tego robota, co jest super. Jeszcze jedna rzecz, będę potrzebował specjalnej mocy. Zasady, którą mogę nazwać własną, chyba że to jest jakaś kolokacja. Namalowałeś mnie jako piękną twarz, więc proszę. I muszę teraz mu jakąś zasadę wybrać. Aha, zasady dobra i zła chyba. Jakaś czynność za każdym razem, jeśli coś się stanie, to potem mam mu wybrać, co wtedy się stanie. Czyli przyczyna, skutek. Za każdym razem, jeśli karta umrze, jeden z moich kartów zyskuje, ale to nie wiem, czy jego karty, czy moje. Wszystkie karty otrzymują jeden damage. Randomowa karta jest grana. Tracisz jedno życie, nie? Randomowa karta otrzymuje 5 damage, a to by było zabawne. Gram lip botem. Chyba to do niego się tyczy. Za każdym razem, jeśli tura wystartuje, można mu też OP coś zrobić. Za każdym razem, jeśli zagrasz kartę, wszystkie karty otrzymują jeden punkt obrażeń. Gram lip botem. Ale to będzie nudne. Ale git pomysł, że mu zasady gramy. I to jest chyba, że on, a you to, że ja. Tak to rozumiem. Z tym by było zabawnie, ale wtedy byśmy mogli zdychać łatwo. Nie wiemy, czy nam się trafi, czy jemu. Ruletka wtedy będzie. Backshot rulet zrobimy wtedy. Najmniej drastyczne wydają się te dwie. Za każdym razem, jak karta umiera, grali bota, ale nasze wtedy też się liczą. Nie chcę też brać rzeczy na damage, bo mogę definitywnie moją kartę jakąś stracić. Ale lip boty chyba słabsze. Dobra. Za każdym razem, jak jakaś karta umiera, on gra lip bota. Tak? Tak, to jest jego zasada. Nie, że on jest mną, a ja nim, albo coś takiego. Bo znowu będzie lipa. Dobra, w ten sposób. Za każdym razem, jak karta umiera, gra lip bota. Okej. Dobrze, powinno działać. I chodzi obok niego. Zobaczymy, jak to się rozgrywa. Są tutaj czołgi, słab bot. I o, Majko bot do postawienia jeszcze. Weselek do postawienia. To musimy przytankować. I z chęcią bym to zrobił. Tankujemy tego, bo ten i tak będzie zawracał. Dobra, pyk. Zobaczymy, jak to... Znaczy, tutaj się nic nie stanie na razie. Umówmy się szczerze. Jak kolega, który jeździ na rowerze. Teraz bym chciał Majkobota postawić. Razem z Weselem mogę. Więc zrobię to. Chyba, że bardziej Snajperbota. Byśmy chcieli też dać nam bateryjkę. Ej, mogę w sumie to i to zagrać. Tankuję sobie tutaj. A potem Snajperbota daje, chyba że Majkobota damy i byśmy nie kombinowali ze Snajperbotem. Nie no, mimo wszystko chcę zobaczyć, jak ta zasada działa, tym bardziej, że jak najeżdżam, to ona się zatrzymuje, panie Johnson. To dajemy tutaj Snajperbota i likwidujemy tego, ten czołg. Tak to, zobaczymy. Likwidujemy czołg. Pyk. I teraz czy zagra tym lipbotem? Jest lipbot, tu się pojawił nagle. I zablokował też tego! Dobrze mi to zadziałało. I mam wszystkie w ogóle te energie. Git. Czy chcę tankować, czy chcę bić? Raczej bym pod bicie szedł. Nie ma sensu robić też nadmiarowych obrażeń za bardzo. Ten mi przybustuje obrażenia, ale mnie i tak od razu zabije, więc też lipa. Lepszą kartę raczej weźmiemy. Pyk. Shield bot. No to ja chcę tutaj Majkobota. Majkobot, tak zwany, jeszcze tarczę ma. A ten dostał do damage'a bonusa. Od razu tego zabije. Ej, to będzie nieskończona liczba lipbotów. Nie opłaca nam się zabijać też kart. 1, 2, 3, 4, 5. I 6, to i tak zadam, nie muszę go wystawiać. A w zamian mogę gift bota dać, może przyda się później, jak będzie jeszcze pies. Zobaczmy w ten sposób, o. I pyk, lecimy. Powinniśmy teraz wygrać tę rundę. Czyli 6 zadajemy, wygrywamy. To jest pierwsza runda, naprawdę szybko poszło. Wybrałeś bardzo fajną mechanikę na fazę pierwszą. Ale myślę, że powinniśmy też pomyśleć o designie, procesie designu jeszcze jakimś, aha, jeszcze coś, muszę jakąś kolejną zasadę, tak? Wiecie co, idzie tak łatwo, a ja nie mam kart z czaszką, zagramy tym. Która się wystartuje, to losowa karta otrzymuje 5 obrażeń. Jeśli ja zagram kartą, o, tak to jest dokładnie. Zobaczmy w ten sposób, taką zasadę. Będzie śmiesznie, będzie głupio, ale będzie śmiesznie. Dajemy, zobaczymy teraz. Taka zasada jest, dwie zasady są. Ojeju, broken boty przyszły nagle. No, to dobrze, że w sumie użyłem, bo i tak się wszyscy powysadzamy tutaj. Ale ja i tak mam pomysł, jak mogę to wygrać od razu. Naprawdę, nie muszę się nawet starać. Przecież wystarczy, że jeszcze double gunner. Nie, jego nie dajemy. Mimo, że ma fajne zboostowane obrażenia, to lepiej nie ryzykować, że zginie. Shield bota sobie damy tutaj. Pyk. I już wybuchają wszystkie. Ale chamstwo. Aha, bo ja zagrałem kartą i losowa otrzymała 5 obrażeń. Na co sobie wysadziłem wszystko.
Ej, ale lipa wyszła. Na szczęście tutaj zadam obrażenia, plus lipboty się pojawiły, bo wszystkie pozdychały i tankują, a jak zabiję, to i tak lipboty będą się pojawiać. Nie no, te dwie zasady są OP. Z czego ja już nie mam za bardzo ruchu, no to bijemy i zobaczymy jak z tym lipbotem. Tu się pojawił lipbot, a tam zablokował tego, dobra. Mogę wygrać teraz to. To wyjątkowo zrobię w ten sposób, bo te karty się nie powysadzają. Nie ma opcji. Czy ryzykujemy double gunnerem, który może oberwać za 5 i go stracimy na zawsze? Ryzykujemy czy nie? Na polu wtedy byłoby 7 kart. Jest szansa 1/7, że jak nim zagram, to on oberwie. Według tej zasady. I stracę go na zawsze. Robimy to czy nie? Jak myślicie, czy ryzykować? Ej nie, dobra, przemyślałem, to się w ogóle nie opłaca nawet takie ryzyko. Dlatego, że jeśli on oberwie, wysadzi siebie, a co najgorsze, nie zada tych 5 obrażeń. Jeśli któryś z nich oberwie, to możliwe, że w tym miejscu zrobi się lipbot i zablokuje obrażenia temu. Więc wstawianie tej karty nie ma kompletnie sensu. Szkoda. Chciałem jakoś wykorzystać, bo to nie wiem, mogę dać ci wesela tutaj, pyk. Do wesela się zagoi. Ej, zagrałem i oberwał. Mógł ten oberwać. Zepsułem sobie, tak jak mówiliśmy. Dobra, nieważne, tego już nie przemyślałem. Przedłużyłem tę walkę niepotrzebnie. Za 5 zadaję, ten lipbot się pojawia tutaj. No i cały czas nas blokują teraz. Nie podoba mi się to. A co jeśli jeszcze jedna zasada? Nie chcę już zasad, naprawdę. Jakąś mega łatwą. Może ta sama, da się tę samą zrobić. Może dwa lipboty będą się tworzyć wtedy. Zrobiłem przykre kombo z tymi obrażeniami, że cały czas lipboty się mu tworzą, on nic nie traci na tym. I nie mogę teraz lipbota dać. Mogę dać mu, że jak która się startuje, to lipbota daje. A nie jak kartą gram. Jezus, ale to zrąbałem. Że ja się tu zabiję. Jak moja tura startuje, to on gra lipbotem. Niech będzie. Nie chcę, żeby sobie dawał tarczę. Niech będzie. To będzie ból, utrapienie. Ale nie wiem, co innego mam zrobić. I muszę sobie koniecznie wziąć lepszą kartę. Lonely Wizard. No zobaczymy, czy cały czas będzie się gówno tworzyło, czy jakoś się z tego wykaraskamy. Jedna opcja, żeby tu postawić. Tyk. Ktoś ginie. O, zginął i nie stworzył się lipbot. Dobrze. Dobrze, kombo mu nie weszło. Fajnie, bo tutaj od razu zabiję ten zegarek i następna tura może będzie do odratowania. Dobra, no to lecim. Tyk. Okej. Pojawił się lipbot i tu też pojawił się lipbot. Trochę na plus jesteśmy, ale minimalnie. Z drugiej strony mogę też Moxa pociągnąć rubinowego, a prawdopodobnie pociągnę i wtedy temu i temu zwiększę damage. Spróbujmy tak zrobić. Szafir, to się bawimy. Nie wiem, kiedy uda nam się wygrać w takim tempie, jak cały czas będą się pojawiać te lipboty. Co ja zrobiłem? Stworzyłem potwora, ludzie. Rubinowy? Rubinowy. Zwiększamy im damage. Okej, ktoś obrywa. Nie! Wizbot. Aha, nie, on się ruszył, że chciał do tej karty podejść, ale jako, że zagrałem kartą, to ten umarł. To nie wyszło źle. I jeszcze nie wygram, co prawda, ale jestem bliżej zwycięstwa. Dobra, jest bite. Tutaj zablokował lipbot, teraz został zabity. Ten przychodzi, bije mi. I chciałem jakąś lepszą kartę chyba w tym momencie wyciągnąć, jakieś lepsze. Egzeszkielet. To życie dodatkowe mi się na razie podoba tu, więc... Chyba zostawię jak jest. Pyk, walimy w dzwon. Zlikwidujemy tu ich bardzo dużo wszystkich. Mam też opcję wysadzić, ale to też się nie opłaca. Nie no, my gramy i będziemy chyba w nieskończoność grali w takim tempie. Czy to ma jeszcze sens? Czy to ma jeszcze... Gris jest, ohoho. Może wreszcie go wykorzystamy jakoś. Zmniejszy mu damage'a do jednego. O nie, umarł mi, wizard mi umarł. No to tyle. Chociaż on sporo nawet tam robił. Kolejni idą. Grizzly się przemienia, teraz bije 5. Tam na pewno ich zabije. Chcemy lepszą kartę. Bolthound. Postawmy, ja nie wiem. O, zginął. I nic się nie pojawiło na jego miejsce. To chyba wygry... Nie, jeszcze nie wygrywamy. Jeszcze zadajemy 2 punkty obrażeń ten oberwie, dobra. Jest to walka, nie ukrywam, dosyć uporczywa. Tym bardziej jak ten jeszcze likwiduje. I pomaga tutaj przeciwnikowi tak naprawdę. Pomógł w tym momencie, bo zadałbym te 2 punkty obrażeń. A nie wyszło. Okej, ten się przemienia z powrotem w formę defensywną. Biorę lepszą kartę. Fishbota. No nie będę z tą grał. Break game. Może da się młotkiem zasady stłuc? Byłoby śmiesznie. Bijemy dalej? Co mamy zrobić? Liczymy na to, że znajdzie się okienko gdzieś na przykład tutaj, gdzie nikt nie zginie i... No nie, no znowu się zrespił. Gem Guardiana mogę postawić, tylko wtedy coś mi może umrzeć z kolei. Wiecie co? Potrzebuję tutaj coś, co bije więcej. To zagramy. Rozbijemy go. Temu życie odejmie, ale to nic. Pyk, rozbijamy. I dajemy Gem Guardiana, ktoś powinien zginąć. Mam nadzieję, że nie moja karta.
Okej, ten dostał tarczę. Tu udało się doprowadzić do sytuacji, że ten Grizzly może to wygrać. Tylko, że jak moja tura się zacznie, ale nie zacznie się, to tu się pojawi Leapbot. Nie pojawi się Leapbot, czyli wygraliśmy. Tak to rozumiem. Pyk. Okej. A nie, pojawi się Leapbot, bo jeszcze kurczę ten likwiduje. Może to właśnie jest klucz do sukcesu, czyli nie likwidowanie tego. Ja pierniczę, faktycznie to może w koło Macieju się robić. Dobra, biorę. O, robot. O, to by było fajne, tak, takie niszczenie ciągłe. Mnie się wydaje, że tutaj kluczem do zwycięstwa jest poniszczenie sobie wszystkich kart i zostawienie jednej, tak żeby te liboty się na sobie nie respiły co chwilę. Ale spróbowałbym jeszcze jednej rzeczy, to bym roztłukł i spróbuję tutaj dać Eurobota. Zobaczę, co to zmieni, czy może... O nie, tu umarł. Grizzly umarł, ej! Jedna z moich lepszych kart, które chciałem wykorzystać, ale gówno wyszło z tego. Straszne. Dobra, zadałeś? Zlikwidowałeś? Zlikwidował, dobra! O, robot, który bije na dwie strony i trochę nadmiarowych obrażeń. 7 aż dostałem za tę walkę. Nie wiem, czy nadmiarowe weszły, ale kurczę, było strasznie. Dokończ, pokonaj nieukończonego bossa. Ubiliśmy czarodzieja, trzeci boss. Fajna mechanika. Mniej mnie zaskoczyła niż ten od plików, gdzie mi grzebał. Ale chyba bardziej niż ten fotograficzny, u którego nie ogarnąłem w ogóle, co się dzieje. I zobaczmy teraz, co dostaniemy na nasze weselki, bo one ostatnio takie buffy dostały po tych wszystkich moksach, po dwóch bossach, to zobaczymy, co tym razem będziemy mogli wybrać. Tarczę oczywiście, jeżo zwierza i jeszcze wieżyczkę. Ale z drugiej strony tarcza też byłaby dobra, na przykład na bounty hunterów, jak ktoś bije 14 albo 20, albo wybuchy są. A wieżyczka nie ma sensu, bo one nie biją nic. Chyba wieżyczki będę sobie robił. Brzmi to ciekawiej niż te osłonki, co powiecie, nie wiem co powiecie, ale ja lubię wieżyczki. Bym sobie stawiał na początku gdzieś i gdzieś by zbijało przychodzących przeciwników. Pokonałem Uberbota trzeciego, to musimy chyba iść już powoli do P03, ale jeszcze jedna rzecz mnie tak cały czas jednak gdzieś tam z tyłu głowy mi siedzi. O co chodzi z tym? Jak to zrobić? Tego trupka, bo to jest zagadka, którą opuściłem. Print Progress, drukarka. Może da się jakoś do skanera podejść do niego tutaj? Ty byś mi chociaż podpowiedział, co? O, pokonałeś nieukończonego bossa, paradoksalnie, ale kibicowałem ci, bo sprawia, że myślę o mistrzu. Nic więcej nie powie. On tylko sobie tak dogaduje. Chyba nic więcej tu nie spotkamy, ale to mnie zawodzi. Tak samo czekanie na połączenie, tak byśmy tutaj czegoś jeszcze nie połączyli. Czy idziemy powoli do P03? Wydaje mi się, że możemy sobie jeszcze coś tam pozbijać, a w sklepie jest tylko to ulepszenie, możemy sobie jakąś kartę wywalić. Czy ja bym chciał wywalić tego wesela? Może na razie nie będę tego robił. Chodźmy do P03. P03 był tutaj. PO3, tak zwany, tu, przez most się szło? Nie, albo tak, tu, to jest tu. Już tam nie blokuje drogi, anteny działają, nadają sygnał. O, tu byłem? Nie, to jest plik jakiś, nie odkryłem tego sekretu. Zdjęcie znowu. A nie, było to zdjęcie, było, pamiętam. Z siostrą, ostatnie zdjęcie, jakie zostały wykonane. I tu jest ten robot, który nam mówi, że odblokowaliśmy bramę, możemy iść i ma dużo plików do przejrzenia. Wielka transcendencja już się zbliża. Wkrótce robię swoją część. Te roboty mu w tym pomagają. Ja bym jeszcze zobaczył mapkę. Tyle zrobiliśmy. Tutaj w ogóle nam nie zaznaczyło bossa niestety. I została nam ostatnia lokacja. No to jest niespodziewane. To co, zróbmy sobie może jeszcze walkę. Jeszcze coś dziś odblokujemy. Tak, ta strefa jest dobra. Co czujesz, dumę? Czuję się dziwnie. Okej, tu jest walka. Tu jest nagrobek. Od razu mogę ulepszenie zdobyć za darmo. Dobra, ja biorę? Czemu nie? Fajne. Ej. Co tu mam? Ten jeden jest darmowy. Twoje empty vessel to już są gem wesele, przykro mi. Będą teraz bardziej podłączone, a kabelki dojdą. Czyli będę mógł jeszcze, tak jak było w tej karciance 2D, relacje robić, żeby kablami łączyć i coś takiego. Musisz po prostu być cierpliwy. Pytanie, czy faktycznie mi to tak pomoże. Jak to wygląda teraz? O Jezu, ja w ogóle nie wiem, czy ja to ogarnę, bo już 2D się myliłem. Im więcej tych różnych ulepszeń, kryształków i tak dalej, tym gorzej mi idzie. To dzisiaj też po odcinku widać. To idziemy zawalczyć, czy jeszcze zajrzymy tutaj? Tu, ojeju. Tutaj chyba idziemy do jego miejscowy, bo tam też się szło teleportem. Może tu się idzie teleport? Ohoho. Nie, ja chcę chyba zawalczyć sobie. Zawalczymy sobie jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, jak te kabelki działają, bo możliwe, że tutaj jest miejsce takie instruktażowe, żebyśmy je wykorzystali. Na przykład tu mamy kabel. Oni też nic nie biją i pomiędzy będzie sobie zwiększał obrażenia. Coś takiego. Czyli ten będzie miał zwiększone obrażenia chyba. To ja może zestrzelę sobie od razu. Tego zestrzelę. Pyk. Tutaj. No. Dobrze, ten Mox mi... Mox wesel mi się przyda na coś. Walimy. Uwaga.
podchodzę i nie ma ulepszenia ataku. Chociaż pokazuje, że tylko tutaj się miejsce podświetla, więc możliwe, że tylko to miejsce by dostało damage. Ale mogę znowu Wesela położyć i znowu go zestrzelę i nie dostanie dodatkowych obrażeń. Spoko, lubię te Weselki. Też sobie mogę podłączyć kabelki. Pyk, dajemy. Podłączone są te miejscowe, ale to nam nic nie daje, bo nie mamy karty na technologię, na zasilanie. Więc tylko zlikwidujemy i tyle. Ale może jeszcze jakieś zdobędziemy. Walimy, chociaż nie mogę jeszcze czegoś użyć, na przykład Fishbota, żeby likwidował sobie powoli na przykład tego. Chyba tak zrobię, bo jeszcze nie chcę wygrywać. A damy tutaj i zobaczymy. Nie dostał żadnych statystyk faktycznie. No bo z czego miał dostać, co miał dostać. Bijemy, likwidujemy od razu to, co podchodzi. Shield, bo widzę, że się pojawia też. I ja bym chciał lepszą kartę, raczej Moxa. Po co mi Mox w tym momencie? Już nie jest potrzebny, lepszą kartę bierzemy. Ale nie możemy go postawić. Więc może zróbmy tak, że Mycobota postawmy tutaj. I jeszcze możemy szkieleta, żeby to zlikwidować, nie ma sensu raczej. Inaczej sobie zrobię dodatkowe obrażenia, pyk. Dobra, likwiduję. Tutaj shield bot, o nie, eksplodujący jest. I znowu bounty hunter. Ach, przychodzi cwaniaczek, ile ma życia? Powaliło go, trzeba go wybuchem jakoś rozgromić. Lepszą kartę chcę, raczej. Raczej nie inaczej. I co z tego w ogóle, że go zestrzelę? Jak miał jeszcze ten efekt na tej karcie, ten, że zabija od razu, to było w ogóle już mega mocne. Ja to już zakończę w tej turze, więc robimy nadmiarowe obrażenia i dużo ich nie zrobię niestety. Mogę zrobić tak. Tłukę tego Moxa. Pyk. Wtedy mogę dać drona. I drona mogę zniszczyć, dostanę jakąś kartę, może jakaś jeszcze fajna przydatna. Bi! Nie widziałem tego i jest za nic. Przyda się! To tego Wesela też likwidujemy. I stawiamy sobie szkieleta, bo na Bolthounda nie wystarczy. Zresztą nie ma znaczenia, my kończymy tę grę i bi tutaj. No i tyle, i robimy trochę nadmiarowych obrażeń. Niewiele, ale zawsze coś. Żeby też się nie musieć uporać z tym łowcą nagród. Bo po co? Chyba, że jakieś achievementy są za zlikwidowanie ich. Tutaj coś jeszcze jest, jakiś warsztat. Weźmy ten warsztat. Co on robi? Prawdopodobnie myślisz, że to co robi jest łatwe. Aha, pewnie tutaj będziemy dodawali sobie efekty do kart za te kable. Tak zgaduję. I voila, Botopia została stworzona. Nie, mylisz się. Spróbuj stworzyć kartę, dalej. Ale najpierw musisz jedną wybrać, żeby recyklingowi poddać. Czyli poświęcam kartę i potem robię sobie jakąś inną, tak? To na przykład te, spróbujemy na tej. I co wtedy się stanie? 2 SP. A tak z ciekawości, jakbym dał to na przykład. Ile? 2 SP. A to, co ma dużo znaczków, Grizzly? 4 SP. Czyli tak to wygląda bardziej. Niech będzie, że dam tego ciućka. Pyk, poświęcamy go. I co się wtedy dzieje? Jak to działa? Bo musimy sobie stworzyć kartę. Dobra, zrobimy tę zagadkę chyba. I musimy zrobić dokładnie tych samych statystyk. A co tu jeszcze jest? Ojeju, Big Fat. Musimy zrobić tę kartę przy drukarce. Czekajcie, ja sobie zobaczę na nagraniu moim, jak ona się nazywała. Dobra, mam na nagraniu. Zegarek. Aha, dwie umiejętności muszę wybrać, tak? Czekajcie, o tak. I muszę wybrać zegarek. Zegarek. Tutaj muszę wybrać. Gówno nie. Celowanie. Chociaż nie wiem, czy to. A nie, tu jest trzeci. Celowanie, dobrze, było celowanie. I teraz muszę 1-1 zrobić. I to za 0 SP jest. Nie kosztuje nic, czyli faktycznie coś jest w tej karcie. A koszt wybieramy? Albo wygląd? A jak na przykład tu zrobię tak? No nie, dobra, zachowam ten wygląd, ale zobaczymy jeszcze jakie są. Czyli mogę sobie własną kartę stworzyć, fajnie. Chociaż nie, żeby tego nie pomieszać jeszcze. Ten ryjek, chyba ten smutny był. Smutnuś, jaki smutny diabełek. A nogi? Jakie kciuki! Karabin! I fajne to jest! Mam nadzieję, że jeszcze ta mechanika będzie w jakimś sklepie. Chcę sobie jeszcze własną kartę zrobić, bo tak to zagadkę bym rozwiązał. Big, Lil Fat. Holy Fat, Not Fat, Not Fat, Not Smart. 2000, mój rocznik. SQ, smart things, not smart you, not help you, not the boy, not fat boy, the fat boy, gruby chłopak. On jest taki niezbyt pomocny, chociaż bardziej diabełka przypomina, evil boy by się przydał. No to taki not good boy, niezbyt dobry, bo jest diabełkiem, smutny też jest, not good boy. Ale jeśli będziemy mieli jeszcze okazję, to zrobię sobie tę kartę. Idziemy dalej, zatwierdzamy, not good boy. Powinno być, za zero jest, nie? To chyba działa wszystko. Not good boy i zatwierdzamy, robimy kartę.
Bardzo kreatywnie. Jeszcze chciałem, mam inne pomysły, co mogę zrobić, ale to może innym razem. Powinienem być w stanie wysłać komponenty do linii, gdzie? Na linię produkcyjną. O! Zanim się tworzy, ten skaner ma za sobą. Not good boy! Niedobrek! Niedobruś! To jest złuś bardziej. Niezbyt przydatny też jest. I zobaczmy, czy uda nam się wtedy zagadkę zrobić? Słuchajcie, ja zrobiłem. Halo? Nie zadziałało! Po co, bo go nazwałem? A może jeszcze drugiego mam zrobić? Bo tutaj zniknęło. To ja zrobiłem nie tak. Not smart boy, not good, nie pomógł mi. A powinien. Przecież wszystko się zgadza. Nie wiem, o co chodzi. Energia się zgadza, wszystko się zgadza. Znaczy nie wiem, czy energię nawet dawałem. Czy ja zepsułem coś? Na przykład czoło mu zmieniłem? No nie. Chyba mam odpowiedź, możecie mi potwierdzić. Prawdopodobnie koszt zepsułem. Powinien być koszt 2, a nie koszt 1. A drukarka pokazuje ostatnią kartę, jaką zrobiliśmy, więc no zepsułem, no. Dobrze, to w tym miejscu chyba sobie zakończymy. Przykro mi, że nie wyszło z tym. Dzięki ludzie za oglądanie, tym trochę smutnym akcentem zakończymy. Widzę, że tutaj są działka i będzie jakieś wyrzucanie kart, zamienianie się, to może jeszcze gdzieś zrobimy to, co trzeba. Ewentualnie, nie wiem, czy nie mógłbym wyjść i jeszcze raz zrobić. Chyba to tak nie działa. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Do następnego odcinka Inscription. Być może w przyszłym będzie już P03. Zobaczymy. Trzymajcie się i pa pa!